Filip Frant-Wiszniewski dla portalu Polish Fighters Info. Znajdujemy się już po gali Seaside Battles Dziwnów. Ze mną jest na pewno uradowany i usatysfakcjonowany Kamil Wojciechowski. Witam serdecznie. Cześć, cześć. Zapytam Cię na początku, bo wspominałeś o tym, że chcesz już naprawdę poważnego wyzwania w swojej karierze. Michał Gutowski taki był. Jak Ty oceniasz jego postawę mimo lat? Bo wiemy, że on doświadczenie ma bardzo bogate. No tak, Michał jest doświadczonym zawodnikiem. No dla mnie było to wyzwanie, troszkę więcej wymieniłem w tej stójce ciosów niż w poprzednich moich walkach, także na tym mi zależało i chciałbym tych ciosów coraz więcej wymieniać, bo no nie ma tego MMA bez tej stójki i nie będę mógł błyszczeć swoich płaszczyznach, jeżeli tej stójki nie będę poprawiał, także jestem zadowolony, jest to dla mnie jakiś mały progres i no chciałbym, żeby ta poprzeczka teraz powędrowała jeszcze wyżej. Aż do momentu, kiedy przegram i będę jeszcze większa, to będzie dla mnie motywacja. Na tej gali zagościli oficjalne organizacje IFM Show oraz FEN. To też, czy uważasz, że ten występ niejako nobilituje Cię do może angażu w jednej z tych organizacji? Wiesz co, tak obiektywnie patrząc na poziom w tych galach, myślę, że tak. Jeżeli są zainteresowani, ja jak najbardziej jestem otwarty na propozycje. Kiedy, jak nie teraz, 32 latka, także lecimy. Po to tu jestem, po to, że tak powiem, odgrzebałem się z tej przerwy, żeby ruszyć i no, mieć gdzieś tam jeszcze te 5 minut, za 10 lat już tego nie będę robił, także lecimy. Na gorąco na pewno się cieszysz, ale zapytam Cię, bo tak jak w przypadku Mateusza Gamrota, mówiliśmy o coraz to mocniej narastającej presji z tego powodu, iż Mateusz był przez wiele lat niepokonanym zawodnikiem, więc czy pojawiają się takie u Ciebie myśli, że no, na pewno cały czas chcesz być niepokonany, ale czy kiedy w momencie, kiedy wchodzisz do klatki, czujesz jakąś taką dodatkową presję? Z tego, że jestem niepokonany? Nie czuję tej presji. Ja też nie czuję tego takiego niepokonania. Mam w sobie dużo pokory. Jak chodzę na sparingi z Michałem Kitą, to ciężko czuć się tutaj alfą i omegą. Jestem mega realistą, twardo stąpam po ziemi i wiem, co jest grane. Nie, każdy prędzej czy później w tym sporcie po prostu przegrywa, to jest tylko wynik, a liczy się mój rozwój jakiś w tym sporcie. Jak wiemy, zwycięstwa bardzo napędzają zawodników, którzy chcą coraz więcej, coraz mocniej, coraz lepiej wygrywać, coraz lepiej walczyć. To też czy w Twojej głowie już tak na gorąco pojawia się myśl, że chciałbyś jeszcze może kilka razy wejść w tym roku do klatki i czy jesteś w stanie przybliżyć tą ilość walk? Kurczę, chciałbym odpocząć. Z drugiej strony od września mi się zaczyna liga, to będzie skomplikowane wszystko, zobaczymy co COVID pokaże. Co do tych zwycięstw, to myślę, że bardziej mnie motywuje strach przed porażką niż po prostu nie lubię przegrywać i chyba każdy powinien się skupić na tym uczuciu porażki i myślę, ja mam coś takiego, że po prostu tak bardzo nie chcę przegrać, że zaciskam zęby i prę do przodu. To jest dla mnie taka główna motywacja. A mówię, no walki, no skomplikowana sprawa. Czekam, będę sobie mógł to jakoś poukładać, jak sobie poukładam wszystko z pracą i tak dalej, z życiem prywatnym. Pojawią się oferty, to będziemy myśleć. Nie? Chciałbym, jestem gotowy. Mówię teraz albo nigdy. Z mojej strony to tyle. Na koniec, czy chciałbyś tutaj kogoś pozdrowić z tego miejsca? Przede wszystkim Nelson Club. Moich sponsorów, przede wszystkim firmę Autoactive, MatLife Sport, Sportswear, Zabrzeński Amsterdam, HealthCore, Fizjoterapia i jeszcze ktoś był. Jacek Bednosz. Jacek Bednosz. Możesz dzisiaj być nim. I głupio, bo nie pamiętam ostatniego, no ale zadzwonię do niego i przeproszę. Także z mojej strony to tyle. Kobietę moją, Sandrę Pniak. Chciałem pozdrowić. Ja również pozdrawiam. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Tobie za poświęcony czas. Fajnie, dzięki ślicznie.